Powiem, że robisz dobrą robotę, więc zapraszam. A skąd wiesz? Jakoś takie mam przeczucie. A jednocześnie byłam zainspirowana zawsze, taka ciekawa tych doświadczeń mistycznych też, wykraczających poza ciało zmysłowe, i dlatego skoczyła mi tantra. Facet, gdzie jest twój ogień? Gdzie jest ta twoja sprawczość? Gdzie jest ten twój pazur? Na tej ścieżce odszukujemy mistrza w sobie też, to mistrzostwo. To, że mężczyzna ma masować i ma być taki właśnie, wiesz, pod linijkę. To słowo tantra, już chciałabym to w ogóle zostawić. I jak pozwalam sobie na doświadczenie, to się poszerzam w tym doświadczeniu i mogę zobaczyć, że tam nie ma tego, co ja sobie wcześniej założyłem, że jest. Czyli już wtedy nie patrzę z tego poziomu, że się przekraczam, nie? A jednocześnie o też przekraczaniu tego, w czym jesteśmy. Natomiast jednak dotyk ma w sobie coś takiego niezwykłego, co mam wrażenie, że otwiera nam nową przestrzeń w ogóle komunikacyjną, o wiele większą, o wiele bardziej pojemną niż sama komunikacja słowna. Witam Was serdecznie. Dzisiaj do rozmowy postanowiłem zaprosić pewną istotę, która co jakiś czas wyświetla mi się na Facebooku. Jest to Justyna. Bardzo mi miło, Justyna. Witaj, Piotrze. Witaj. Dobry. Może nie będę mówił o tobie, nie będę mówił, czym się zajmujesz. Powiem tylko, że występujesz na Facebooku jako dotyk obecności. Na pewno ten materiał będzie o dotyku. Na pewno myślę, że też o obecności nam coś tutaj, mi coś tutaj opowiesz i też osobom, które zechcą oglądać ten nasz wspólny materiał. I być może zapytam cię o to, czym się tak naprawdę zajmujesz, co jest clou tej twojej pracy. I zanim w ogóle zaprosiłem Justynę tutaj do rozmowy, to powiedziałem, Justyna, do ciebie, że chcemy rozmawiać o masażu tantrycznym. Ale w jakim zakresie i o czym będziemy mówić, nie ustalaliśmy sobie tego dokładnie, ponieważ ja uważam, że nie jest to aż tak istotne. Ale jeśli kogokolwiek interesuje temat w ogóle masażu tantrycznego, szeroko pojętego i w ogóle dotyku i pracy z ciałem, to na pewno ten materiał będzie dla takich osób ciekawy. No dobrze, Justyna, to teraz dopuszczam cię do głosu i powiedz, czym się zajmujesz tak naprawdę? I może zacznijmy od tego, dlaczego dotyk obecności? Tak, dziękuję Piotrze za przestrzeń, za zaproszenie. Dlaczego dotyk i dlaczego obecność? To pytanie w zasadzie mi się zadało chwilę przed tym, jak żeśmy się połączyli, że być może się pojawi. I czasami wracam do tego momentu, kiedy postanowiłam w ogóle w jakiś sposób się prezentować i uczestniczyć też jakby w społeczności, nie tylko internetowej, ale też w takiej praktyce z ludźmi indywidualnej na co dzień. Dotyk wiadomo, dotyk stał się bardzo ważny dla mnie w moim procesie indywidualnym, w otwieraniu siebie na dotyk fizycznie, ale też jest to ten dotyk taki medytacyjny, kontemplacyjny, gdzie w zasadzie w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że wszystko wręcz mnie dotyka, czy nas, tak? Więc to jest taka uniwersalna przestrzeń, ten dotyk obecności, w której ja siebie jestem w stanie zmieścić, ja siebie osobiście ze swoim potencjałem, z wielowymiarowością, którą gdzieś odkrywam w praktyce, bo jakby też miejsce tożsamości, osobowości było dla mnie gdzieś za małe jakoś. Nie mogłam się w tym zmieścić, więc potrzebowałam przestrzeni. Więc to w zasadzie z takiej potrzeby wolności, przestrzeni i zmieszczenia też człowieka już będąc w praktyce z drugim człowiekiem, zmieszczenia jakby wszystkiego, czym jest człowiek na dany moment, cały jego potencjał. Nie oddzielać, nie integrować, a nie rozdzielać. Tak? Więc to było takim pierwotnym zamysłem, intencją tej przestrzeni. A obecność? Obecność.
Dla mnie jest o przestrzeni właśnie, takiej żywej przestrzeni. No, dotyk może się kojarzyć z takim fizycznym dotykiem, natomiast dotyk bez obecności, to chyba mi najbardziej doskwierało społecznie, że ten dotyk był różny i w zasadzie to się różnił się ten dotyk obecny i ten nieobecny, że występowały różne rodzaje dotyku i też z różną obecnością, z różnym natężeniem energetycznym. Natomiast mnie finalnie interesowało to, żeby każda relacja, czy kontakt, czy dotyk był w tej pełnej obecności, w pełnej świadomości. I od tego wszystko jakby się zaczęło, tak? Od tej czystej obecności. Stąd też są te masaże, gdzie jakby istotą ich jest też ta obecność, to bycie z drugim człowiekiem, ale bycie też w ogóle. Czyli to jest jednocześnie moja praktyka indywidualna stawania bycia w obecności z dotykiem czy w służeniu drugiemu człowiekowi. I też taka przestrzeń się stworzyła jakby przypominania, bo nie chcę powiedzieć uczenia, bo to jest o przypominaniu po prostu sobie tego, co jest istotą w zasadzie bycia z drugim człowiekiem, tworzenia relacji, masażu, czy jakiejkolwiek innej praktyki, tak, społeczności i tak dalej. Myślę, że w ogóle to jakby gdzieś u mnie też podobnie zagrało z poczucia braku, który odkryłem w sobie poprzez doświadczenie tego jakby dotyku, nie? Że w momencie, kiedy taki obecny dotyk był mi ofiarowany, to ja dopiero odkryłem, że ja tego potrzebuję. Wcześniej w ogóle nie miałem świadomości tego, że ja potrzebuję dotyku, wiesz. I że też mogę ten dotyk dawać komuś, prawda? No i w zasadzie to też wypłynęło trochę z takiego poziomu też, ja nie wiem, o co w tym chodzi do końca, ale wiem, że to jest ważne. I w to idę. I też mam takie w ogóle, wiesz, wrażenie, że dzisiaj to też jest tak, że my po prostu idziemy po coś zupełnie, sięgamy po coś zupełnie nowego, co jest nam nie do końca znane. Bo wiesz, tak jak mówiłaś, dotyk jest taki, no taki dotyk po prostu, cześć, albo wiesz, siema i tak dalej, który można powiedzieć, że w pewnym sensie jest dotykiem nieobecnym, albo nieuważnym, nie? Albo takim sztampowym, standardowym, do którego nie przywiązujemy jakiejś wagi. Był nam znany taki dotyk uważny i obecny? No nie do końca. Ja mam wrażenie, że w ogóle jakby dopiero gdzieś tam się, ja zawsze mówię, jak prowadzę, nie wiem, czy kursy, czy warsztaty, to mówię o tym, że my jesteśmy dopiero w przedszkolu i my się tu uczymy. Nowych rzeczy, odkrywać przede wszystkim siebie w tym i w tej roli i ta uważność w tej pracy powoduje, że my zaczynamy sobie uświadamiać pewne rzeczy, jak istotną rolę w naszym życiu odgrywa właśnie dotyk i właśnie komunikacja za pomocą dotyku. Wiesz, do tej pory to my się komunikowaliśmy, mam wrażenie, tylko i wyłącznie za pomocą słów, bo tak jest najprościej, tak jest najszybciej, albo za pomocą, no kiedyś za pomocą tekstu, a teraz to za pomocą słów, a najlepiej jak jeszcze byśmy byli widziani, to jest wtedy łatwiej kogoś odbierać albo się z nim z kimś skomunikować. Natomiast jednak dotyk ma w sobie coś takiego niezwykłego, co mam wrażenie, że otwiera nam nową przestrzeń w ogóle komunikacyjną, o wiele większą, o wiele bardziej pojemną niż sama komunikacja słowna. I czasami trudno jest w ogóle to, wiesz, nazwać, opisać. Po prostu trzeba doświadczać. Tak, ten dotyk taki fizyczny dla mnie jest taką komunikacją poza umysłem, poza analizą, poza logiką, gdzie możemy siebie okłamać na tak. bieżąco. Ja też zaczynałam od dotyku, jakby szukałam formy komunikacji z drugim człowiekiem, gdzie nie będzie manipulacji, gdzie będzie sama esencja, sama ta prawda, że stoimy w prawdzie.
Więc ten dotyk został ze mną jako też chęć nawiązania bezpośredniej, takiej prawdziwej relacji z drugim człowiekiem. Więc tak, tutaj jesteśmy w stanie, odbierając dotyk, czytać. Ciało wręcz już wie. My nie musimy myśleć o tym, tylko ono wie, czy to jest, skąd to płynie od tego człowieka. Tak? Czy jak ktoś tobie ofiaruje dotyk, czy jak ty komuś ofiarujesz dotyk, czujesz tak zwane branie, to z jakiego poziomu do tego podchodzisz? W sensie takim, no ciekawi mnie, wiesz, jakby gdzie jesteś z tym? No jestem z tym ze sobą, to na pewno. Czyli ja patrzę w sobie, czy to jest dla mnie, co to robi ze mną, czy to mi się podoba, czy nie. Okej. Okay. Tego miejsca jakby nie analizuję tego człowieka, tylko czy to jest dla mnie ok na ten moment. Jeśli nie, to wiadomo, reaguję w jakiś sposób, stawiam granice. A jeśli chcę doświadczać, i często miałam takie doświadczenia, wręcz taką chęć i taki czas dosyć długi sprawdzania się również z dotykiem i też takiej poszerzania granic, przekraczania się, ale w taki świadomy sposób, ok, teraz wchodzę, sprawdzam, co ten dotyk robi ze mną. Może chwilowo mi się nie podoba, ale czy jestem w stanie to w jakiś sposób przetransformować, bo tantra też mówi o tym, żeby stawać w tych niewygodnych częściach, w tych niewygodnych sytuacjach i zobaczyć, czy mogę się w tym momencie poszerzyć, w jakiś sposób wkroczyć. I to było wyzwalające tak naprawdę. I po to też sięgnęłam po tantrę samą. Jestem. Także, że my też jesteśmy jakby tutaj taką sprawczą mocą, że możemy ten dotyk przyjmować, możemy go nie przyjmować, sprawdzać. Czyli punkt wyjścia jest tutaj, we mnie. No, dla mnie też to jest bardzo kluczowe i podobnie mam podobne doświadczenia i podobnie myślę, podobny punkt widzenia na temat tej pracy. No dobra, no ale skoro już popadło to słowo tantra i masaż tantryczny, ja często, wiesz, jakoś próbuję rozdzielać w ogóle te dwa sformułowania, nie wiem, tantra od masażu tantrycznego, chociażby z tego względu, że gdzieś tam zauważam na zewnątrz, że są pewnego rodzaju wątpliwości. No niektórzy tantrycy uważają, że żeby w ogóle wykonywać masaż tantryczny albo żeby zajmować się tantrą, należy mieć tak zwany przekaz od mistrza buddyjskiego. Dla mnie to istnieje na zewnątrz jako pewnego rodzaju informacja. Przyglądam się temu i mnie na przykład osobiście totalnie nie powstrzymuje od tego, żeby zajmować się masażem tantrycznym i nie widzę potrzeby, żeby na przykład nazywać go neotantrycznym, tak jak niektórzy go nazywają. Natomiast staram się oddzielać tantrę od masażu tantrycznego. No chciałem cię zapytać o ten masaż tantryczny. Czym dla ciebie jest w ogóle ta praca? Czym dla ciebie w ogóle jest tantryczna praca z ciałem, masaż tantryczny? Jak to u ciebie w ogóle wygląda? Może zacznę od tego, w jakim miejscu ja byłam, kiedy sięgałam po, zaczęłam szukać czegoś, sięgnęłam po ten kurs masażu, czy tą szkołę masażu tantrycznego i po tantrę w ogóle, jako filozofię też. Więc ja byłam wtedy w miejscu takiej potrzeby otworzenia się, przetransformowania ze starego też w nowe, czyli przeistoczenia się z jakiejś formy w inną, czy po prostu była we mnie taka potrzeba, no, wyzwolenia po prostu, takiego otwarcia też się na poziomie ciała, na poziomie seksualności, czyli oczyszczenia się z różnych takich lęków przed nagością chociażby, czy jakieś wstydy, właśnie towarzyszące emocje związane w ogóle z moją naturą taką cielesną, ludzką, a jednocześnie byłam zainspirowana zawsze, taka ciekawa tych doświadczeń mistycznych też, wykraczających poza ciało zmysłowe i dlatego skoczyła mi tantra. Więc to było jakby, to przyszło na wynik tego, co się zadziewało we mnie. I o tym też jest dla mnie tantra. Jakby ja też nie mam przekazu od mistrza, a jednocześnie jakby
na tej ścieżce odszukujemy mistrza w sobie też, to mistrzostwo, tak? Masaż tantryczny jest też narzędziem jakimś, który pozwala nam te jakości z siebie wydobywać, uczyć się o sobie. Jednocześnie jesteś w służbie drugiemu człowiekowi, ale bardzo dużo ja na swojej ścieżce uczę się o sobie samej i odkrywam takie jakości bardzo szlachetne w sobie, tak? Otwieranie serca, bo to jest cały czas o podarowywaniu, ofiarowywaniu, dawaniu, kochaniu wręcz, tak? Więc tantra w tym wszystkim i w masażu tantrycznym jest o poszerzaniu to raz i o obejmowaniu siebie w tym, w czym jesteśmy, a jednocześnie o też przekraczaniu tego, w czym jesteśmy, przekraczaniu umysłu, przekraczaniu emocji, przekraczaniu ego, przekraczaniu tożsamości, żeby właśnie dotknąć tej obecności. Dotyk obecności finalnie, powiem Ci szczerze i powiem Wam szczerze, że to słowo tantra, już chciałabym to w ogóle zostawić, to słowo tantra i nazwa masaż tantryczny, natomiast jakby tego się uczyłam, to chciałam wdrożyć i chciałam też się w jakiś sposób zdefiniować, o czym ja jestem, bo jednocześnie w medytacji jest tylko obecność i dotyk tej obecności, tak, w takim poziomie też eterycznym, ale również to możesz wprowadzać tą obecność w każdą dziedzinę życia i to też jest jednocześnie o tantrze. No tak. Więc tutaj tantra, to słowo tantra używam, to bo w jakiś sposób odnajduję siebie w tym, tak, i definiuję i chcę też nawiązać relacje z ludźmi, ze społecznością, żeby opowiedzieć o tym, co jest, ale finalnie pewnie zostawię tylko dotyk obecności, tylko praktyka obecnego dotyku i to wszystko. No, pięknie. Gratuluję Ci, wiesz, też takiego wglądu w to, że właśnie to o tym jest tak naprawdę i że rzeczywiście jakby chcąc nazwać i zdefiniować to, co w zasadzie robimy, a robimy, uważam, że o wiele ważniejsze rzeczy niż nazywanie tego jakimś, to jednak nazywanie tego i definiowanie tego powoduje też, jest to sposób na nawiązanie relacji z ludźmi, którzy mogą chcieć się zainteresować tym, czym się zajmujesz, prawda? Więc można być poza nazywaniem tego, a jednocześnie nazywając to, dajemy szansę ludziom, albo jakby stwarzamy taki kanał informacyjny dla ludzi, którzy mogą do ciebie trafić, mogą do ciebie przyjść, ponieważ ten masaż tantryczny, on jest no, kojarzony różnie, natomiast na pewno się kojarzy z pracą z nagością, na pewno kojarzy się też z pracą z seksualnością, jakkolwiek, czy to jest praca fizyczna, czy energetyczna, to te dwa punkty, myślę, że zaczepienia powodują u niektórych, no wywołują u wielu ludzi emocje i zainteresowanie. To jest, ja to tak mówię, wiesz, wczoraj właśnie akurat to ciekawe jest w ogóle to, co ty mówisz, bo wczoraj pisałem taki tekst, który jeszcze nie opublikowałem, ale niedługo opublikuję na temat właśnie nazywania czegoś, czym się zajmujemy. I to tak fajnie się wpisuje w to, co powiedziałaś, że rzeczywiście to są techniki i że te techniki są to narzędzia, które otwierają trochę ludzi w tej pracy, natomiast to, co się w ogóle zadziewa w trakcie już tej pracy, kiedy człowiek jest już otwarty, w pełni gotowości na ten proces, który się zadziewa, proces energetyczny, to już jest poza nazwą i też często poza nami tak naprawdę. Jakże jest częścią nas, ale jest tak naprawdę poza nami i bardzo mnie cieszy w ogóle to, że mówisz też przede wszystkim o tych tak zwanych tej gotowości na przekroczenia, bo przekroczenia, one bardzo często kojarzą się z czymś złym, nie? Że jakby mówimy o przekroczeniach w kategorii, nie wiem, wykorzystywania kogoś, przekraczania seksualnego, nadużywania i tak dalej, i tak dalej. Ja doskonale rozumiem, o czym ty mówisz, bo mi też często właśnie dzwoni w uszach to takie sformułowanie otwierania się,
ponad moje założenia, jakby otwierania się ponad moją strefę komfortu. Nie? I kiedy ja jestem w tej większej otwartości, to ja pozwalam sobie na doświadczanie, i jak pozwalam sobie na doświadczanie, to się poszerzam w tym doświadczeniu i mogę zobaczyć, że tam nie ma tego, co ja sobie wcześniej założyłem, że jest. Czyli już wtedy nie patrzę z tego poziomu, że się przekraczam. Nie? Poszerzasz się. Tak. No dobra, słuchaj, ale powiedz mi, jak to było u ciebie na początku w ogóle, bo jest, znaczy, nie wiem, ty mi się jawisz jako osoba, nie wiem dlaczego, bo w zasadzie to najprawdopodobniej to pochodzi, wiesz, z jakiegoś poziomu zupełnie niewerbalnego i nie, jakby nie poziomu tego, wiesz, czy ja oglądałem twoje filmy na temat masażu tantrycznego, na temat tego, jak pracujesz, na temat tego, jak, w jaki sposób o sobie opowiadasz, tylko gdzieś tam w ogóle skądś, nie potrafię tego nazwać, z przestrzeni. Jako osoba odważna w tym, co robisz i właśnie doświadczająca. I jak to było w ogóle u ciebie na początku z tym masażem tantrycznym, bo wiem, że kobiety w Polsce, zwłaszcza, myślę, że nie tylko w Polsce, ale w Polsce zwłaszcza, jest tak, że kobiety są narażone jednak na te przekroczenia ze strony mężczyzn i to wymaga jednak niebywałej odwagi, żeby wyjść z tym do świata, mówić o tym, że ja to robię, że pracuję z nagością, że pracuję z seksualnością, że pracuję z mężczyznami na przykład. Jak to było u ciebie na początku? To był jakiś taki, miałeś jakieś trudności, czy miałeś jakieś doświadczenia trudne z mężczyznami, gdzie się mierzyłaś, wiesz, z tymi, nie wiem, z tą energią, ja to nazywam wężową, taką podstępną, taką zakradającą się, wiesz. Możesz opowiedzieć coś o tym? Tak. Można powiedzieć, że żadna relacja z mężczyzną nie była łatwa. I zawsze to było takie spotkanie, jeśli odnosząc się tu do pracy z mężczyznami, z tym męskim ogniem, to zawsze to było stawanie do mocy, do swojej mocy, do swoich granic, do swojej przestrzeni, gdzie ja jestem, o czym jestem, jaką mam moc sprawczą też w tym. Oczywiście analiza tych wszystkich przekroczeń, które gdzieś były w historii mojego rodu, ale nie tylko, bo to jest kolektywne. Skąd to wynika i czego potrzebujemy, między innymi jakich narzędzi, żeby też sobie z tym poradzić, żeby to zintegrować, żeby stawać jakby, żeby w ogóle móc się spotkać, bo to też było, dla mnie jest ważny temat relacji, spotkania mężczyzny i kobiety. No i jakby tantra też przychodzi z pomocą integrowania tej seksualności ognia i daje narzędzia do pracy z zarządzaniem po prostu tą energią, żeby ona nas nie dominowała, tak? Żeby ona nami nie szastała, bo to jest potęga, ten ogień. Więc ja się nie dziwię, że gdzieś te przekroczenia ludzie po prostu nie wiedzą, jak z tego korzystać, tak? To jest taki zasób. No i tantra daje jakby ten taki kontener, tą przestrzeń, doświadczać się tu raz, wychodzić z tego momentu, gdzie ja jestem teraz, tej mocy, czy ta moc może mną zdominowała, czy jak to jest u mnie. I wejście w świadome zarządzanie tą energią, tą mocą, tak? Czyli tutaj takie wejście też w dojrzałość i w odpowiedzialność za siebie, okej? Okay? Mam takie zasoby, no dobra. I też jakby wyjście w ogóle z poczucia winy i oceniania czegokolwiek, bo wiadomo, że możemy tą historię analizować, kolejną historię, tak? Natomiast chodzi o to, żeby dać praktyczne narzędzia, więc tantra jest taką holistyczną dla mnie tutaj systemem czy przestrzenią, która daje nam narzędzia, żeby móc siebie zobaczyć w tej pełnej prawdzie, czyli nie tylko w
medytacji takiej buddyjskiej, że po prostu cisza umysłu, spokój, ale też integrujemy w tym ciało fizyczne, całą naszą seksualność, emocje, wszystko, 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 tak. W ogóle mam takie odczucie, że w zasadzie, wiesz, no, mamy możliwości takie, jakie mamy tutaj u nas w Polsce. Są szkoły masażu tantrycznego, które przeprowadzają przez tą naukę na różnych poziomach. No i ja, powiedzmy, że ludzie, którzy myślą o tym poważnie, o takiej pracy, chcą się tą pracą zajmować, to mają jakiś czas, powiedzmy rok na to, żeby się troszeczkę do tego przygotować. Natomiast jednak bardzo kluczowe, wydaje mi się, że to nie jest na tyle wystarczające, przynajmniej z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, żeby być w pełni gotowym na taką pracę, wiesz, już taką, kiedy ta energia seksualna się pojawia w trakcie pracy i też potrzebne jest doświadczenie w praktyce i ta praktyka. I też, no niestety, albo i może istety, zależy z jakiego punktu widzenia na to patrzymy, że jednak masażyści czy ludzie, którzy pracują z tantrycznym dotykiem, potrzebują wejść w takie doświadczenie też, żeby się poszerzyć i rozpoznać w tym wszystkim, nie? Co to mi robi, co to robi komuś, żeby coś zrozumieć, po to, żeby móc się poszerzyć i jednak zarządzać tą energią. I tak mi się spodobało, jak to o tym powiedziałaś, zarządzaniu, jakbyś używała moich słów. Właśnie zarządzanie tą energią jest kluczem tej pracy, nie? I jeśli ja jestem w stanie ogarnąć, no to mogę się tym zajmować i mogę też przeprowadzić bezpiecznie te osoby ze sobą, z tym, co mam w sobie, w swoim doświadczeniu. Chcę zadać ci pytanie o sytuacje takie, kiedy twoja energia seksualna współgra z energią seksualną osoby, z którą pracujesz. W sensie jakby zazębia się w kwestii utrzymywania tej energii seksualnej, zarządzania energią seksualną w trakcie takiej pracy. Czy zdarzały się tobie takie momenty, kiedy na przykład osoba, z którą pracowałaś, tą energię w jakiś sposób, na jakimś poziomie, nie będę tego określał na jakim, jeszcze podkręcała tą twoją moc wewnętrzną, swoją seksualnością. Czy zdarzały się tobie takie sytuacje w twojej praktyce? Masz na myśli, że ta energia, w cudzysłowie, klienta wkraczała jakby w moją przestrzeń, to na mnie po prostu jakby triggerowała, triggerowała. Tak, ona je w jakiś sposób, nie mam na myśli jakby przekroczeń, nie? Tak sztampowo pojmowanych, tylko mam na myśli to, że ona w jakiś sposób na ciebie, na jakimś poziomie oddziałuje, tak, że cię troszkę wciąga do tej pracy, ale nie na zasadzie nieświadomym, tylko na zasadzie takim, że jakby jest bardziej wciągająca. Początek mojej pracy z masażem to było jak wejście do lasu. Więc to było też może dlatego praktyka indywidualna, bo nie znajdowałam przestrzeni, żeby praktykować dalej doświadczanie się też w tym pracy z sobą, więc ustaliłam ze sobą, że jakiś czas praktykuję i sprawdzam też, obserwując w tym siebie, co to mi robi. Więc przewinęło się wiele ludzi z różną energetyką. Natomiast ta praca moja, wtedy jeszcze tak nie wychodziłam z tym do ludzi, bo to było też o mnie samej. Ja potrzebowałam siebie sprawdzić, zrobić sobie taki, nie wiem jak to się fachowo nazywa, taki sprawdzian terapeutów, nie? Że ktoś patrzy na twoją pracę, więc Superwizja, ja. superwizja. Superwizja, więc ja potrzebowałam jakiś czas, nie wiem ile to trwało, pół roku, rok, i ja potrzebowałam obserwować siebie w tym, natomiast wiedziałam, jaka jest intencja i cel tej pracy, tak? Potrzebujemy zostać świadomości. Jesteśmy uziemieni, jesteśmy tu, czyli te dwie czakry skrajne, one muszą być cały czas, tak? I jednocześnie czujesz, odbierasz tego człowieka, więc był czas sprawdzania. I dawałam sobie taki kontener, żeby poczuć i
I też nie klasyfikować, że to jest jakieś, że to jest o czymś, że jeśli coś u mnie się uruchomiło na poziomie dolnej czakry, okej, obserwuję to, ale nadal jestem w świadomości, tak? Więc można powiedzieć, że byłam w dwóch miejscach, musiałam być w dwóch miejscach naraz. W ogóle ucząc się tej pracy z drugim człowiekiem w tak trudnym temacie jak nagość, seksualność, gdzie tak, to było takie wejście do lasu, gdzie po prostu same wilki i różne rzeczy, no nie? Więc to było takie trochę szamańskie, bo ja nie wiedziałam, gdzie wchodzę, natomiast wiedziałam, że chcę tam wejść i chcę przejść przez to. Więc były różne rzeczy, natomiast i tak pojawiały się takie gdzieś chronizmy, że coś się we mnie budziło, ale to było do uświadomienia sobie, do zintegrowania w świadomości. Okej, okay, ciało tak reaguje, energie się spotykają, tak? I to był faktycznie taka przestrzeń, którą sobie dałam do nauki, do praktyki, do przejścia, taka droga osobista też. A jednocześnie przychodzą ludzie do ciebie i tak gotowi, jakby, albo przychodzą tacy, na których my jesteśmy gotowi. Więc ja też to była dla mnie duża szkoła, duża lekcja, czy lekcja za lekcją po prostu, co to ze mną robi i wiedząc jednocześnie, jaka jest intencja pracy takiej z drugim człowiekiem. Więc wtedy było różnie, natomiast świadomość i nazwa dotyk obecności, ten kontener, który ja sobie stworzyłam, przestrzeń, tak, tego wielkiego ojca czy matki, tych rodziców, którzy mają mnie trzymać, bo ja wiedziałam, ja jestem świadoma swoich słabości jako człowiek, tak? Więc potrzebny jest nam kontener, coś, co jest poza tożsamością, żebyśmy sobie zbudowali, żebyśmy też siebie zobaczyli w tym, tak? Bo jak siebie nie zobaczymy, nie zaobserwujemy z punktu takiego uniwersalnego, to można popłynąć. Można popłynąć, tak? I tutaj różne rzeczy mogą się zadziać. Możemy sobie na nie pozwalać, możemy sobie je ograniczyć. To już jest nasz wybór, tak? Nasza droga, nasza ścieżka, co my chcemy ze sobą, bo dla mnie to też jest o mnie, o mojej ścieżce, takiej wewnętrznym dojrzewaniu, ale też odkrywaniu takich uniwersalnych jakości. Tak, i później dopiero jak jesteś w pełni zintegrowany ze sobą, w zgodzie ze sobą na wszystkie swoje reakcje, to zaczyna się ta właściwa praca tak naprawdę z drugim człowiekiem, gdzie ty jesteś już przejrzystością, już się nie uczysz, tylko służysz jakby temu procesowi, temu człowiekowi, dajesz przestrzeń. Zastanawiam się nad tym, bo wiesz, u nas jest troszeczkę inaczej, nie? Jak mężczyzna daje masaż tego typu kobiecie, i może dlatego, i może stąd też to pytanie się u mnie pojawiło, ponieważ u nas jest troszeczkę inaczej, ponieważ u nas to widać w sensie fizycznie. I ja bardzo długo, na przykład pracując z takim rodzajem pracy, odcinałem swoją seksualność od tej pracy, mając na uwadze ten fakt, żeby nie przekraczać, nie? Że jakby moje podniesienie się, bo ja to nazywam podniesienie, nie podniecenie, czy seksualne, stricte fizyczne, może spowodować, że ktoś poczuje się przekroczony. I to moje odcinanie się od tej seksualności powodowało, że przynajmniej w moim rozpoznaniu, że ta sesja traci na tej jakości, jaką może mieć w sobie naturalnie. I też często, i w pewnym momencie zauważyłem to i stwierdziłem sobie, że nie, że ja tego nie będę robił, nie? Ja jakby tutaj nic nie podsycam, w sensie, wiesz, fizycznie, jakby nie doprowadzam do czegoś, ale pozwalam sobie na to, żeby płynęło przeze mnie to, co ma z daną energią płynąć, bo według mnie to w ogóle zasila ten proces. I oczywiście, że w trakcie tego doświadczenia się poszerzamy w tej seksualności, i to potem z czasem nie wygląda to tak jak na początku, ale zdarzają się takie sytuacje właśnie.
To jest bardzo ciekawe, dlaczego akurat, no może teraz mniej, ale zdarzają się takie sytuacje ludziom, którzy, nie wiem, uczą się, zaczynają tą pracę, że ktoś mówi im, że nie, że oni przekraczają, tylko że ktoś opowiada o tym, że został przekroczony przez kogoś i wchodzą w takie lęki, czyjeś lęki, nie? Że na przykład mężczyzna masujący miał wzwiedzionego penisa i to w ogóle jest niedopuszczalne i tak dalej, że jest poza normami tej osoby, nie? Teraz pytanie brzmi, jak to jest z tymi normami, nie? Czy normą jest to, że mężczyzna ma masować i ma być taki właśnie, wiesz, pod linijkę, czyli jakby ma się nie podniecić, tylko po prostu ma być, wiesz, w tym swoim, tutaj, wiesz, tu się dzieje dużo, ale nie, pracuje i tak dalej, nie? Jakie jest twoje podejście do tego tematu? No i dla mnie tutaj jest temat o, nie wiem, może to jest sedno tantry, o sercu, bo my w trakcie dawania też sesji, wiadomo, jesteśmy też w energii seksualnej i też nasz wybór, z jakiego miejsca, w jakim miejscu ta energia jest. Czy jest na poziomie genitaliów, czy ją wznosimy w trakcie sesji do serca. Bo o tym dla mnie jest cała sesja też, żeby bardziej dawać przestrzeń na wyzwolenie się tej osoby, która przychodzi i na jej przepływ. I angażując swojej energii seksualnej, może tutaj u mnie z poziomu tych niższych czakr, bo tu chodzi o to, żeby ona była aktywna, żebyś był żywy w dotyku, ale to musi się zadziać tu z przestrzeni serca, z przestrzeni takiej uniwersum. No tak. Tak, bo z tamtych poziomów, no to jesteśmy my jako ja, jako odrębna istota od tej, która przychodzi, więc tu jest, na tym poziomie jest potencjał do nadużyć, tak, bo ja może w tym momencie coś chcę dla siebie. Tak, i tu są niebezpieczeństwa. Natomiast u mnie kluczowa w tej pracy jest medytacja ze sobą, praktyka ośrodka tutaj serca, tak, żeby ta przestrzeń, ta energia przepłynęła tutaj i to dawanie, angażowanie się w cały proces z tego miejsca. No dla mnie też to jest kluczowe, tylko wiesz co, chodzi mi o takie, no może uściślenie, że tak naprawdę to intencja i energia, z jaką się wychodzi do tej osoby, powoduje, że na przykład ktoś chce dla siebie coś ugrać w tej sesji, a nie też to, że na przykład ktoś ma wzwiedziony członek, nie? Bo wiesz, bo o tym mówię, nie? Że niektórzy na przykład tak to, no przynajmniej w moim rozumieniu, postrzegają, że jaki mężczyzna ma wzwiedziony członek, to on z tego poziomu pracuje, z niższych czakr, co uważam, że jest nieprawdą, że jakby mężczyzna może sobie pozwolić na to, żeby tutaj na dole był przepływ, ale żeby ta energia też płynęła dalej, nie? Bo wiesz, ja się spotykałem z takimi zarzutami, jak się odcinałem tam na dole, że ja za dużo stąd daję, że ja jestem tylko tu i było, facet, gdzie jest twój ogień, gdzie jest ta twoja sprawczość, gdzie jest ten twój pazur i dla mnie to clue to jest tak naprawdę połączenie tego i tego w tej pracy. Uznanie i tego, i tego. Jeśli jest przepływ przez serce i z tego poziomu jakby jesteśmy, wiesz, w ofiarowaniu sesji, nie? No bo nasze ręce są przedłużeniem tej przestrzeni, prawda? Jeśli ta energia, ten ogień przechodzi przetransformowany przez serce, to jakby nie ma sytuacji. Jeszcze chciałem cię zapytać o pewną rzecz. Jak to jest, kiedy nie działa? No bo wiesz, zwykle jest tak, że coś się dzieje, nie? Ale zdarzają się takie sesje, że się nic nie dzieje. I co wtedy robisz, czy nic nie robisz? Jeśli się nic nie dzieje, w moim doświadczeniu, to jest przyczyną jest najczęściej brak oddechu, po prostu brak pracy tutaj oddechowej u przyjmującego.
bo energia nie płynie. Więc myślę, że i w zależności od tego, jaki ten oddech jest, głęboki, płytki, to tyle się dzieje. I ja też miałam dużo znaków zapytania, bo były takie sesje, gdzie się nic nie działo, tak? Natomiast to jest też o wprowadzeniu całego człowieka, ten masaż, że tutaj podstawą jest praktyka oddechu. I można człowieka zostawić w oddechu po prostu, że oddychaj tak, jak czujesz, a możesz tam praktykę oddechową, przećwiczyć to przed i poinstruować, jak to robić, żeby się stało. Więc dla mnie jest to o tym, o oddechu po prostu. I czy ten człowiek jest otwarty na pracę? Bo czy może on chce przyszedł na relaks tylko i poleżeć? Tak? To jest o zrozumieniu też i dogadaniu się, o czym to ma być. No, na końcu bardzo dobrze cię było słychać. Tak przerywało, ale ja może podsumuję, bo będzie łatwiej, że mówiłaś o oddechu, o pracy z oddechem, że jest jakby kluczowa w tej pracy, ale wiesz co, mi się zdarzają, znaczy może rzadko, ale ostatnio mi się zdarzyła taka osoba, która była przekonana, że ona już wszystko umie i wszystko wie. I z tego poziomu przekonania podeszła do tej sesji i w zasadzie, wiesz co, ja w ogóle miałem takie odczucie, że nie mam tam dostępu. I że cokolwiek zrobię, w sensie będę namawiał ją, żeby oddychała, żeby pracowała, że w trakcie sesji będę ją aktywizował w jakiś sposób, to i tak to nic nie da, ponieważ ona jakby nie daje mi dostępu do siebie. Nie? No bo jakby dostępu do tej pracy. Ona przyszła sobie być może udowodnić to, że jakby to na nią nie, może na nią nie działa. No i w jakiś sposób sobie udowodniła, nie? Bo mówię o tym, że wiesz, jakby, że czasami trzeba sobie odpuścić, nie? Że wiesz, że to nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś cudotwórcami, nie? Że po prostu jak pracujesz i widzisz, że ktoś po prostu totalnie jakby nie chce przyjąć albo nie jest gotowy, to lepiej posłuchać się jego ciała, bo ono jest mądrzejsze niż nasze doświadczenie. I tego ma doświadczyć. No dobrze, słuchaj, wiesz co, bo zostało nam troszeczkę, jakieś 10 minut tej rozmowy. Ja bym chciał może, żebyś opowiedziała o tym, w jaki sposób pracujesz. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe z twojej strony, żebyś opowiedziała, jak taka sesja u ciebie wygląda. I kogo zapraszasz na takie sesje, bo wiesz, bo w sumie no, nagrywamy ten materiał, rozmawiamy sobie o różnych rzeczach, ale ja bym chciał też, żeby ten materiał dał tobie jakąś możliwość spotkania się z osobami, z którymi może bez niego nie mogłabyś się spotkać. I wiesz, gdybyś na przykład opowiedziała, w jaki sposób pracujesz i kogo zapraszasz do takiej pracy i gdzie można się z tobą spotkać i jak umówić. I holistycznie do tej pracy. Więc już przechodząc do samej sesji, jak ona wygląda u mnie, to w tej chwili to jest takie spotkanie 3-godzinne, to jest takie minimum, bo potrzebujemy, w zależności kto przychodzi, a przychodzi zawsze człowiek, który jest gotowy spotkać się ze mną, ze sobą też, więc takich ludzi też zapraszam, którzy są gotowi po prostu i którzy czują mnie jako przewodnika czy przewodniczkę, tak, bo nie chodzi tu też o reklamowanie się jako z konkretną, że ja robię masaż tantryczny, bo to jest tak praca delikatna i ja wiem swojego doświadczenia, jak ja szukałam przestrzeni sesji dla siebie, to wybierałam człowieka, wybierałam tego, komu chcę się powierzyć tak naprawdę, tak, bo się otwieram wtedy, więc tutaj zapraszam ludzi, którzy czują przekaz, którzy po prostu intuicyjnie gdzieś wiedzą, że to jest miejsce dla nich. I taka sesja w tej chwili to jest takie 3 godziny, to jest optymalne, żeby jakby rozebrać jakiś temat w ogóle, więc ona się po części składa z rozmowy i czasem trwa na godzinę nawet, bo to jest i wprowadzenie do samej pracy tantrycznej, do pracy energetycznej, ale też rozmowa o temacie, z którym człowiek przychodzi, o intencji, o potrzebach, o granicach, czyli wszystko, co potrzebuje być wypowiedziane, jest żywe na ten moment, tak? Więc
Są sesje, które są typowo takie bardziej w medytacji, w świadomości, że jesteśmy z tym tematem i czasami nie ma masażu, ale czasami jest ten masaż, bo to też zakładam, tak, że te sesje są po prostu bardziej medytacyjne, albo wchodzimy tylko w praktykę oddechu, albo po prostu rozbrajamy temat tak po prostu bez pracy takiej z dotykiem. Natomiast jeśli jest osoba decyduje się na masaż, na taką typową pracę z energią poprzez dotyk, poprzez masaż, no to to jak najbardziej, to jest druga część sesji i ten masaż też wygląda różnie, w zależności z jakiego miejsca startujemy, w jakim miejscu jest człowiek, tak, bo jeśli pierwszym punktem jest to, że jest lęk przed tą nagością, o której też mówiłam ostatnio, bo miałam też taką rozmowę z człowiekiem, gdzie był lęk przed samym tym rozebraniem, więc potrzebujemy dać przestrzeń, żeby tą warstwę ściągnąć, ubrań chociażby, żeby cokolwiek dalej, tak? Więc zaczynamy od tego miejsca, od tej pierwszej blokady, idziemy dalej. I moją rolą tutaj jest danie przestrzeni temu wszystkiemu, co jest na ten moment jakby do rozpuszczenia, czy do rozbrojenia, czy do zdjęcia, tak? I na tyle, na ile człowiek, który przychodzi na sesję, pozwala, na tyle idziemy do przodu z małymi kroczkami. Więc jakby ja trzymam temu przestrzeń, temu procesowi. W zasadzie na tym cała sesja polega. Czy masz jakieś konkretne sesje, nie wiem, które proponujesz wcześniej, nie wiem, na stronie internetowej? Czy to jest bardziej z takiego flow? Zamieniasz się w takiego rodzaju obserwatora, który pozwala ci na połączenie się z tą intuicją i płynięcie zgodnie z podpowiedziami intuicji? Początkowo moja praktyka była na zasadzie takiej radarowej, że ja sprawdzam, z jakiego miejsca ludzie przychodzą w tej danej społeczności. I pisanie jakby oferty na stronie chociażby, jakby zbieranie tych informacji o potrzebach też ludzi w społeczności, tak? Co jest potrzebne, czy tu jest potrzebna sesja typowo uzdrawiająca, czy bardziej są ludzie, którzy chcą bardziej zrelaksować się i mieć kontakt po prostu lepszy z ciałem, zintegrować się chociażby w tej nagości, tak? Więc no, zaczęłam rozróżniać te dwa nurty, jeśli chodzi o tantrę healingową, czyli typowo uzdrawiającą, gdzie ktoś przychodzi już sfokusowany i on wie, że to tu znajdzie i wie, że i ja też wiem, że on przychodzi po to i praktykuję od razu. Ja nie robię wtedy rozpoznania jakiegoś, co on chce, no ale są też ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą, a wiedzą, że chcą się znaleźć tutaj, nie? Więc wtedy Tak. też daję na to przestrzeń, bo musimy od czegoś zacząć, więc rozmawiamy. No i jest też taki wymiar, wyszczególniłam takiej tantry sensualnej, gdzie ona bardziej jest na takie nabieranie relacji, kontaktu z ciałem fizycznym. To jest takie dla mnie może trochę przedtantryczne, bo to już tak pod neotantrę, z tego co się orientuję, no nie? Natomiast to jest potrzebny wstęp, żeby w ogóle pracę jakąkolwiek mocniejszą, energetyczną móc robić, no nie? Więc są tam, szczególniłam kilka opcji, chociaż bardziej zmierzam do tego, żeby się tak zesencjonować, natomiast nie mogłam tego zrobić, bo ludzie dzwonią, pytają, co ty robisz, nie? Czy ja się tu odnajdę, więc to takie z głowy, dużo takich analitycznych pytań. Ja tego nie chciałam, ale no to jest, tak? Więc musisz się skontaktować w jakiś sposób, jeśli człowiek żyje tu, no to trzeba to w jakiś sposób przetłumaczyć. Więc są te opcje wyszczególnione, konkretne na stronie też. No, są. A powiedz adres strony. dotykobecności.com to jest adres strony, więc gdziekolwiek piszesz dotyk obecności, czy na Google, czy na Facebooku, Instagram, to tam jest świątynia serca, bo to tak bardziej idę w stronę też świątynną przestrzeni tworzenia takiej świątynnej. Na tyle, ile mogliśmy tutaj w ciągu tej godziny, bo już się kończy ostatnia minuta, zaraz nam zerwie połączenie. Zrobić to zrobiliśmy. Dziękuję ci za rozmowę, za czas, za to, że chciałeś, że zechciałaś w ogóle w jakikolwiek sposób po prostu wyjść z tym tematem na zewnątrz. I No. zapraszam do spotkania z Justyną.
face to face, jeśli cię woła dotyk. Zapraszam też do Piotra, zapraszam do siebie i zapraszam też do Piotra. Dzięki. Bo wiem, że robisz dobrą robotę, więc zapraszam. A skąd wiesz? Jakoś takie mam przeczucie. Dziękuję ci jeszcze raz za rozmowę. Fajnie, że tutaj się spotkaliśmy. No i być może spotkamy się gdzieś, nie wiem, na żywo będzie okazja, żeby się spotkać. Dzięki, Justyna. Do zobaczenia. Hej. Do zobaczenia. Hej. Hej.